Mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli rozpoczęły się obchody święta Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny połączone z obchodami 92. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Warszawą w wojnie polsko-bolszewickiej. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się pod pomnik przy parafii, gdzie zostały złożone kwiaty. Następnie poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy miasta przemaszerowali na duży rynek, gdzie odśpiewano hymn państwowy, po czym okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda. Zebraliśmy się na rynku naszego miasta w 92. rocznicę zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Patrząc na daty umieszczone na pomniku, który symbolizuje rozwój i dzieje świecia, widzimy tam również rok 1920. Bo właśnie 25 stycznia 1920 roku, po 148 latach zaborów, Świecie zostało włączone do granic niepodległej Polski. Nie trudno zauważyć, że różnica pomiędzy tymi ważnymi dla Świecia i Polski wydarzeniami to tylko 7 miesięcy. Więc ci mieszkańcy ziemi świeckiej, którzy walczyli w tej wojnie, ledwie co poczuli powiew wolności i niepodległości, a już musieli poświęcić swoje życie i zdrowie, ponownie stając w obronie ojczyzny. Zwycięska Bitwa Warszawska dała Polsce krótki okres oddechu, możliwości budowania swej przyszłości politycznej i gospodarczej według własnej koncepcji jako niepodległe państwo i wolny, demokratyczny naród. Bitwa ta miała również istotne znaczenie dla przyszłości i losów innych europejskich krajów. Zatrzymanie na Wiśle komunistycznych wojsk zahamowało kierunek natarcia dalej na zachód, gdzie organizacje komunistyczne stawały się coraz silniejsze i owoce rewolucji komunistycznej Rosji mogły mieć miejsce również w innych europejskich krajach. Również z punktu widzenia wojskowego Bitwa Warszawska była majstersztykiem. Armia Polska, dowodzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego, miała dobrze przygotowaną strategię tego starcia i postawione zadania zostały zrealizowane zgodne z planem i to przyniosło zwycięstwo, odwrót armii sowieckiej i zakończenie wojny pokojem ryskim w 1921 roku.